Witam was serdecznie. Nie, nie, dobra, może starczy już witam. Co? Może starczy? Siemaneczko, ziomeczki, tutaj. No Paweł taki dzisiaj przystojny, że koleżanka powiedziała, że za dychę by się z nim umówiła. W jednym z ostatnich odcinków naszego komentowania paradokumentów komentowaliśmy paradokument, gdzie kobieta żyła w ścianie. I wtedy też powiedziałem, że super by było, jakbyśmy mogli skomentować jakiś paradokument o duchach. I spełniliście, kochani, moją prośbę. Wy jesteście kochani, poproszę o coś i wyspełniać tą prośbę od razu. Miliard złotych. Więc dzisiaj skomentujemy sobie odcinek Dlaczego ja o duchach. Zapraszam. Kasia i jej brat Marek cierpią z powodu śmierci babci. 18-latka gotuje właśnie zupę z jej przepisu. Bałem się, że powie ten narrator, że 18-latka właśnie gotuje zupę z babci. Gotuje właśnie zupę z babci. Nieszczęśliwa dziewczyna pisze do zmarłej SMS, choć wie, że odpowiedź nie nadejdzie. Kochana babciu, bardzo nam cię tutaj brakuje. Kochana babciu, bardzo nam ciebie brakuje. Gdzie ty trzymasz tą rentę? Oj, pomidorowa nie smakuje tak jak twoja. Kochamy cię, Kasia i Marek. Wysłałam. Jak sobie pomyślę, że teraz obok niej zadzwoni telefon, to aż myciarki przychodzą. Wiesz co, ale myślę, że to był dobry pomysł, żeby jej włożyć tą komórkę do trumny. Czy to na pewno dobry pomysł? A włożyliście powerbank babci? A co jak się bateria skończy, jak będzie grała w Angry Birds? Halo, halo? Przynajmniej mam wrażenie, że babcia, nie wiem, jest przez to między nami jakoś tam bliżej. Ej, słyszałeś? Dostałam jakąś wiadomość. O Jezu, ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło właśnie, ale widzieliście to naturalne aktorstwo? Dzyn, dzyn. O, widziałeś? Dostałam jakąś wiadomość. Naprawdę nie wiem, co tutaj się właśnie wydarzyło, ale to nie był szczyt aktorstwa teraz. Panie montażysta, proszę jeszcze raz to pokazać. Ej, słyszałeś? Dostałam jakąś wiadomość. No tak, bo tak normalnie ludzie w prawdziwym życiu reagują na wiadomość. Ja wiem, że to jest bardzo dziwne, ale babcia odpisała. What? What? Marek, zobacz, to jest, ja wiem, że to jest strasznie dziwne, ale babcia odpisała. No pokaż mi to, pokaż. A ty jesteś głupia, ty wiesz, że mamy drugą babcię, która wciąż żyje, to ona napisała. Kocham i tęsknię za wami, nie jesteście sami, babcia. Babcia ich obserwuje, Jezu, zero prywatności, och. To trochę mój taki koszmar, jak mam być zupełnie szczery, zostać pochowanym żywcem. A co jeżeli oni pochowali swoją babcię żywcem? Znaczy nie, no dobra, jakby to zrobili, to ona by nie pisała teraz SMS-a pod tytułem ja też was kocham, będę zawsze z wami. Będzie raczej pisała SMS-a pod tytułem kurwa, powietrze mi się kończy, odkopcie mnie! Ewentualnie by napisała SMS-a pod tytułem zwróćcie książki do biblioteki, bo mam zaległe. To też jest mój inny troszeczkę koszmar, że ja któregoś dnia po prostu umrę. Jezu, jak się nie chcę umierać. Ale któregoś dnia umrę i ludzie, moja żona, dzieci zapomną o tym, że ja miałem wypożyczone książki i po 30 latach nagle dostaną smutną wiadomość w liście, że mają zaległe książki i trzeba zapłacić karę 30 miliardów złotych, czy coś w ten deseń. Zadzwonię na ten numer i to sprawdzimy, no, bo... Ale co będzie, jeżeli ona odbierze? Co my jej powiemy, że co? Dobra, powiem... Nie odbierze, babcia nie żyje, dobra, daj zadzwoń, spokój. Dobra, zadzwoń tam. Dobra, włączę na głośno mówiąc. Dzień dobry, tu Małgorzata Przybylska. Niestety nie mogę teraz rozmawiać. Proszę zostawić wiadomość. Cholera, ktoś musiał wyłączyć. No ale zobacz, może po prostu straciła zasięg, no przecież leży pod ziemią z tym telefonem. Człowieku, musimy iść tam do niej. Słuchaj dziewczyno, uspokój się, babcia nie żyje. A jeżeli żyje, no to udawajmy, że nie żyje. Rozdzieliliśmy już spadek po niej, okej? Ja nie chcę oddawać tych kapci, które dostałem po babci, okej? To one są moje. To kto pisze do nas te SMS-y? Człowieku, chodźmy tam, pomóżmy jej. Gdyby była w grobie pod ziemią, to by napisała nie wiem. Kurwa, powietrze się kończy, odkopcie mnie! A nie... Czuwam nad wami, daj spokój, Kasia, przecież to jest jakiś żart. Może ty znoszę babcia, nie pomożemy jej? Nie obchodzi mnie, że to wygląda na niewiarygodne, ale jeżeli babcia rzeczywiście żyje, to z pewnością potrzebuje naszej pomocy i musimy coś z tym zrobić. No spójrz, wszystko wygląda jak po pogrzebie. Nie, bardzo dobrze, bo bałam się, że ten grób będzie naruszony. Czego wy oczekiwaliście, że co, że będzie po prostu otwarty grób i babci nie będzie w środku? Nie, no come on. Chociaż był kiedyś taki odcinek Mythbusters, Pogromców Mitów, gdzie oni udowodnili, że podobno jest to możliwe, że można tak, jak się jest zakopanym w trumnie, że można dać radę wydostać się ze środka mimo wszystko. Gorzej jak się jest z 80-letnią babcią, ale może, kto wie. Ale słuchaj, może zadzwoń do babci. No, ale po co? Ale zadzwoń, proszę cię. Dobra, jak bardzo ci na tym zależy? Jezu, co ci szkodzi? Spróbujmy. Nie, wyłączony musi być. Mówiłem, że trzeba było babci też powerbank spakować. I takie poidełko jak dla chomiku, jakby jej się zachciało pić, to że mogła sobie z tego poidełka tak... Ale daj to...
przez telefon? Słuchaj, ja zadzwonię. Możesz się uspokoić, mój telefon. Nie, aj, bez sensu w ogóle. Halo, halo, proszę państwa. Co się tutaj dzieje? Halo, halo, proszę państwa, co tu się dzieje? Cmentarz zamknięty, pandemia jest, proszę stąd wyjść. No dobrze, rozumiemy, my już idziemy sobie, ale dlaczego tam pan Jarosław Kaczyński sobie stoi na grobie i nikt nie ma z tym problemu? No bo to jest pan Jarosław Kaczyński, on może, okej? Okay? Dobra? Dobra? A wy wypadł stąd, zamknięte cmentarze, pandemia! Kolejny mały rant na rząd w filmiku Ula Karnuma. Chodźmy dalej. Przecież to jest cmentarz. No trzeba spokoju, ciszy, no proszę państwa, no jak wy się zachowujecie? No ale my przepraszamy, naprawdę ale, przepraszam. Ale proszę panią, albo się uspokoicie, albo opuszczacie cmentarz. Trzeba uszanować. No ale mieliśmy ważną sprawę. Pan jest grabarzem? A co, święty Mikołaj? Wiadomo, że jestem grabarzem. Przepraszam, ale mocno. Nie pomoże muszę, nam pan. Mam czas, ja muszę iść do pracy. Coś... No, przepraszam, muszę iść do pracy. Kasia i Marek idą za grabarzem. Mężczyzna robi coś przy zwłokach. Patrz, co on robi. Różne są fetysze. Jedni lubią stópki, inni zwłoki. W tym zestawieniu zwłoki są jednak lepsze. Bardziej akceptowalne niż stópki, według mnie. No co? No nic takiego nie on robi. On okrada tą kobietę. Kiedy rodzeństwo wraca do domu, opowiada wszystko mamie i pokazuje SMS-a od zmarłej babci. To jest niemożliwe, Kasiu. Przecież mama nie żyła. Byłam u niej w szpitalu. Trzymałam ją za rękę. To jest niemożliwe. Ja wiem, jak że to ktoś nam zrobił pewnie jakiś głupi żart. To pewnie Marcin Dubiel z epickimi prankami. Marcin pierdolony Dubiel. Babcia nie żyje. No nie żyje, mamo, ale SMS jest SMS-em. Tak ja sobie go sama nie napisałam, słuchajcie, prawda? Może wykradł go ktoś z tego grobu babci. Boże. Dobra, inny pomysł, bo powerbank też się przecież zaraz skończy. Zbudujemy taki mały kołowrotek i dynamo, żeby babcia jak sobie tak leży w trumnie, żeby mogła pedałować nóżkami, żeby napędzać sobie dynamo i żeby miała prąd. I tam telewizorek podłączymy babci, żeby mogła sobie telewizorek też tam oglądać. To jest dobry pomysł. Dlaczego się tego nie stosujemy w każdej trumnie? Przepraszam bardzo. A podobno w czasach wiktoriańskich w niektórych trumnach montowano dzwonki. Że niby jak osoba zakopana jakimś cudem by jednak żyła, to że mogła pociągnąć za sznurek i dzwonić dzwonkiem, żeby ją odkopać. Coś takiego podobno było. Przerażające! Następnego dnia. Bożena i jej dzieci opowiadają policji o całym zajściu. 48-latka poprosiła swojego brata Bartłomieja, aby także przyjechał na komisariat. Czy uważa pani, że możliwe jest, że ten telefon zginął przed ceremonią pogrzebową? Ale to nie jest możliwe, bo tak? Widziałam, że telefon był w trumnie babci. Po prostu zwróciłam na to uwagę, to było dla mnie ważne, tak? Że przyjrzałam się temu. Karo, no, może karta SIM? Nie wiem. O, może. W sumie teraz, jak każda karta SIM w Polsce musi być przypisana do właściciela, już nie można sobie kupić po prostu karty SIM gdzieś tam w kiosku za 5 zł i elo, to może taki właśnie handel kartami SIM po zmarłych osobach kwitnie, bo ludzie mogą zachować anonimowość wtedy, no nie? Na czarnym rynku. Ja jestem genialny, że na to wpadłem. To znaczy, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że moglibyśmy przyjrzeć się temu panu, który pracuje na cmentarzu. No, byliśmy tam ostatnio z bratem i tamten człowiek zachował się bardzo podejrzanie. Dziewczyno, spokojnie. Mówisz o grabarzu. Ci ludzie muszą dosłownie codziennie kopać groby i składać ludzi w tym grobie. Jezus Maria, jakbyś ty tak obcowała z trupami, też byś nie była raczej najnormalniejsza, no nie? No będziemy to sprawdzać, jednakże to, że pani Kasia jest czujna i zauważa ludzi, którzy dziwnie się zachowują, to bardzo dobrze. Jednakże nie znaczy to, że ktoś jest dziwakiem, to od razu kradnie telefon, prawda? Prawda. Jakby ten pan grabarz okazał się youtuberem, to wtedy mogliśmy go podejrzewać o kradzież telefonu, bo każdy youtuber to złodziej. To wszystko, co możemy na dzień dzisiejszy zrobić. Dwa dni później. Do piekarni, którą prowadzi Bożena, przychodzi jej szwagierka z córką. I co teraz zrobicie? No Kasia ma jakąś swoją chorą teorię, myśli, że ukradł to grabarz na cmentarzu. Boże, mamo, to wcale nie jest chora teoria. Ten typek jest naprawdę dziwny. Jeszcze raz. Codziennie byś kopała groby i składała w tych grobach ludzi, też byś była dziwna. To po pierwsze. A po drugie, przepraszam bardzo. Dlaczego od razu odrzucamy teorię o tym, że to rzeczywiście babcia napisała tego SMS-a, co? Ja bym się skłaniał ku tej teorii, że to babcia napisała SMS-a zza grobu. Jak to szło? Gdy odrzucisz to, co jest niemożliwe, to wszystko, co zostanie, nawet najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdziwe. Nie wiem, czy to ma tutaj zastosowanie, ten cytat, ale chciałem się pochwalić, że znam ten cytat. Arthur Conan Doyle, ja fan.
Ale jaki typek? No na cmentarzu pracuje taki jeden koleś i on... Widzieliśmy go... Jezu, te bułeczki, te pączuszki, Boże. Kręcąc się przy tych wszystkich zwłokach, po prostu okrada tych biednych ludzi. No i właśnie jutro chcemy się wybrać z Markiem na cmentarz, jeszcze trochę obczaić tego faceta. Ale wy głupie w ogóle jesteście, wy nie możecie iść na cmentarz, tylko pan Jarosław Kaczyński może iść na cmentarz. Kiedy następnego dnia Kasia i Marek przychodzą na cmentarz, towarzyszy im kuzynka Monika. Ej, słuchajcie, coś tam się dzieje. Zobaczycie ten koleś. Ej, poczekaj. Ej, zobacz, jeszcze jakiś drugi, co ale... Co oni niby robią? Nie wiem. Ej, uważaj, żeby cię nie zobaczył. Ej, zobacz, oni mają jakieś szemrane interesy. Ej, chodźcie za nimi, zobaczmy. Tak, zdecydowanie, szemrane interesy. Tych dwóch mężczyzn spotyka się na środku drogi, na otwartej przestrzeni, w środku dnia. Rozmawiają ze sobą, to oznacza, że to są szemrane interesy. Tak! Jakie te postacie są głupie w dzisiejszym odcinku, Jezu! No ale z drugiej strony to jest dlaczego ja, pewnie zaraz się okaże, że mają rację i rzeczywiście to są szemrane interesy. Ja muszę zacząć komentować jakieś takie fajne produkty, jakieś filmy, seriale, takie poważne, żeby te analizować je na poważnie, a nie kurde, dlaczego ja cały czas. Świat według Kiepskich powinienem znowu komentować. Zobaczcie, on na pewno okrada zmarłych, a potem przekazuje te wszystkie rzeczy, tak jak telefon naszej babci. Ale nie wiem, dlaczego miałby ukraść telefon komórkowy. No może jak to dlaczego? Na pewno dla kasy, tak? Poza tym robią to tak w takim, nie wiem, dziwnym miejscu. W szemranym miejscu? Ten koleś jest grabarzem, on tam pracuje, to nie jest jakieś dziwne miejsce dla niego. I cały czas ponownie powtarzam, a dlaczego nie przyjmujemy wersji, że to może rzeczywiście babcia napisała tego SMS-a i że ona żyje? No i czekanie się opłaciło. Wiedziałam, że moja intuicja mnie nie zawiedzie. Babcia zrobiła 60 i jest w systemie ochrony świadków teraz, jest świadkiem koronnym. Policja sfingowała jej śmierć, a babcia wyjechała, zmieniła nazwisko i teraz na Bahamach się bawi dobrze. Taki odcinek, dlaczego ja to ja bym z chęcią obejrzał. 15 minut później policjanci prowadzący sprawę przybywają na miejsce i zatrzymują podejrzanych. Narkotyki są, mówię. Skąd pan to ma? No od niego, no od kogo może mieć? Niech pan poszuka pieniędzy, na pewno mu przekazywał, nie powiem bez mojego prawnika. Narkotyki zostaną zatrzymane w celach dowodowych, natomiast pan zostanie zatrzymany. Idziemy. Pana poproszę o dowód osobisty. My i tak wiemy, co pan zrobił. Ale co wy ode mnie chcecie? Ja tu tylko jestem grabarzem, ja nikomu złego nic nie zrobiłem, nie okradłem nic. Co wy ode mnie chcecie? Obserwowaliśmy pana i wiemy, że pan okrada te wszystkie zwłoki, przecież byliśmy tu, prawda? No, trzeba przyznać, że ta aktorka główna w tym serialu, ona mi się wydaje, że ona mogła oszaleć troszeczkę, że ona jest troszeczkę taką tyci. Podejrzewa absolutnie każdego wokół niej teraz o to, że okrada groby. Pan okrada groby, pan policjant okrada groby, mój brat okrada groby. Jeszcze raz panu powtarzam, że... Ja jestem niewinny. Żeby poszedł pan z nami na współpracę, to naprawdę panu się będzie opłacało. No co za cholerni gówniarze. No na mnie policję nasła. O, słodko, że pan policjant puścił pana grabarza, żeby mógł sobie nagrać setkę do kamery. Panie Ireneuszu, pan policjant pana puścił, żeby nagrał pan setkę do kamery, to teraz trzeba uciekać! Zwrot w drugą stronę i biegnij pan! Ale nigdy w życiu przez myśl by mi nie przeszło to, żeby okradać zwłoki nieboszczyków. To jest nie dla mnie, nie do pomyślenia. Czemu nie? Przecież tym nieboszczykom to się raczej już nie przyda, no nie? Ja nie widzę z tym problemu. No, to coś mamy. A co to jest? Co to jest? To je narkotyki, narkołyki. To jest nawóz. Proszę to otworzyć. A przepraszam, jakiś nakaz. To jest nawóz. To nie jest moje. Jaki pan chce nakaz? No jakiś nakaz rewizji. Proszę pana, w momentach uzasadnionych, gdy zachodzi przypuszczenie... Oj, odwróć się, w drugą stronę się odwróć. Żaden nakaz nam nie jest potrzebny. Poza tym, nie chcę widzieć, no hej, no. To nie jest moje. W tej chwili proszę to otwierać. Zobaczmy, co tam jest. No to na pewno są te wszystkie rzeczy skradzione. Proszę to otwierać. Proszę panie. Ręce proszę zabrać. Proszę nie dotykać. Proszę panie, no ja jestem tylko grabarzem. Dorabiam troszkę na lewo, diluję, no ale nie jestem złodziejem. Przecież on tam paręnaście kilogramów marihuany ma. Co jest? I on tak się teraz tłumaczy, że no ja może troszeczkę diluję, no ale nie jestem złodziejem. Panie Ireneuszu, w tej torbie jest 10 kg narkotyków. To nie za dobrze świadczy o panu. I wersja, że pan okrada groby, a nie sprzedaje narkotyki, będzie lepsza dla pana niż to, że pan sprzedaje narkotyki, a nie okrada groby. No w takim razie, gdzie jest ta druga paczka ze wszystkimi rzeczami? Gdzie jest telefon babci? Ja nie mam nic wspólnego z tym. Jejku, ja już musiałeś do domu. Nudzi mi się strasznie. Same narkotyki, proszę pana, same narkotyki. Uuu, i pan teraz Ireneusz będzie mówił, że ja nie mam nic wspólnego z tymi narkotykami, to nie jest moje. A pan policjant na to powie, ale panie Ireneuszu, przecież tutaj są odciski palców pana.
bo przed chwilą pan policjant kazał Ireneuszowi otworzyć tą torbę i teraz są odciski palców na tej torbie pana Ireneusza. REK! I pan Ireneusz idzie na 20 lat do więzienia. Dwa tygodnie później. Kasia, Marek i ich matka Bożena oraz jej brat Bartłomiej mają wizytę w banku. Zmarła Małgorzata rozdzieliła między nich majątek. Uuu, ja chcę kapcie, ja chcę ciepłe kapcie. Bardzo mi przykro, ale konto pani matki jest puste. Przez ostatnie kilka dni ktoś wyjął z niego całą kwotę 12 372 zł. To niemożliwe. Okej, słuchajcie, moja wersja z tym, że ona wyjechała na Bahamy, wzięła wszystkie pieniądze, oszczędności życia i sobie po prostu pojechała na wakacje, coraz bardziej staje się realna. Jestem strasznie z tego powodu zadowolony. Czy to pan obsługiwał panią Przybylską, kiedy likwidowała swoją lokatę tydzień temu? Panią Przybylską? Tak, tak, jak najbardziej. Takich rzeczy się nie zapomina, kiedy staruszka czyści konto. Jest pan pewien, że to była pani Przybylska? Nic nie zwróciło pańskiej uwagi? Trochę taka blada była i zimna, i robaki jej spod skóry wychodziły, ale tak poza tym to nie zwróciłem na nic uwagi, nie? Mamo, ale ja już tego nie rozumiem. Zobacz, najpierw ta sprawa z telefonem, a teraz te pieniądze? Nie, no dobra, ale tak w zasadzie to co wy się przejmujecie? Takie szczere pytanie. Co wy się przejmujecie? Przecież to nie jest wasza wina, to jest wina banku, że nie sprawdzili, czy to jest na pewno ta kobieta, więc... Wywalone jajca, jak to się teraz mówi. I niech bank się tym zajmie, ich oddadzą hajs. Jelo! Wy macie tu w ogóle jakieś kamery? Oczywiście, nagrania z monitoringu przechowujemy od 2 do 3 miesięcy. No cóż, w takim razie podziękujemy panu bardzo. I dzieci, pojedziemy chyba na komisariat policji. No chyba, że to rzeczywiście była babcia, to wtedy to zszokowany byłbym. Proszę państwa, otrzymaliśmy zdjęcie od pracowników banku. Jest tutaj kobieta wypłacająca pieniądze. Czy ta kobieta, proszę się uważnie przyjrzeć, jest pani matką, a pani babcią? Jest. Proszę się przyjrzeć. Jest podobieństwo do mamy, ale to niemożliwe. Przecież moja mama nie żyła już w tym czasie. To czas na ekshumację! Ej, powiem wam szczerze, byłbym zaskoczony, jakby to coś takiego zrobili, dlaczego ja. Jakby chciało im się wydawać pieniądze i pieniądze z budżetu na ten serial, żeby zrobić ekshumację na cmentarzu tylko dla jednego odcinka, dlaczego ja. Zaimponowaliby mi tym, naprawdę. 20 minut później policja i rodzina przybywają do domu zmarłej Małgorzaty. Wszyscy przeżywają szok, bo w środku panuje bałagan. Prawdopodobnie doszło do włamania. Proszę rzucić okiem, czy czegoś brakuje? No, panie policjancie, no rozglądam się i mojej mamy tutaj brakuje chyba. A ona nie żyje, racja. Były proszę, niech pani popatrzy, ale proszę niczego nie dotykać, ale proszę ja muszę zobaczyć, bo tu były bardzo cenne rzeczy i nie wiem, czy powinnam otworzyć tą szufladę. Dobrze, czy... proszę tu złapać, tylko te ucho proszę złapać i odsunąć. Profesjonalna praca policji. Policjanci na miejscu zdarzenia nie zbierają żadnych śladów, nie robią zdjęć nawet miejsca zdarzenia, nic kompletnie nie robią. Proszą randomowe osoby, które akurat znalazły się na miejscu zdarzenia, o otwarcie szafki. Tak! Na 100%! Jezu, ja debil generalnie jestem, ale jak takie rzeczy widzę, to mnie po prostu denerwuje, no! O matko boska, słuchajcie! Tu była książeczka oszczędnościowa, karty do bankomatu babci i dowód osobisty, nic nie ma, wszystko zniknęło. No teraz to już mam kompletny mętlik w głowie, ale wiem jedno, ja tego tak nie zostawię. Jeżeli działania policji spełzną na niczym, to sama się tym zajmę. Nie wiem, może wynajmiemy jakiegoś detektywa? Nie, umówmy się, jak macie jakąś sprawę, gdzie polska policja sobie nie radzi z tym, no jak tutaj ta sprawa choćby tej babci zmarłej, to lepiej po prostu już sobie odpuścić, dać sobie spokój, nie wynajmować detektywów. Bo nie dość, że nie zostanie rozwiązana wasza sprawa martwej babci, to jeszcze stracicie pieniądze, które wydacie na detektywów. Nie róbcie tak, proszę. Septagon, czy oni kiedykolwiek tam coś rozwiązali? No ja nie sądzę. Ta pani Irenka, która jest sprzątaczką w Septagonie, więcej spraw kryminalnych rozwiązała, niż sami ci detektywi Septagonu. Bożena i Kasia postanawiają wynająć prywatnych detektywów, którzy wypytują szczegółowo o rodzinę zmarłej Małgorzaty. Mój brat Bartłomiej ma wprawdzie, no ma problemy finansowe, jego firma jest na skraju bankructwa. Tak trochę kuleje finansowo ogólnie. Racja, to jest silny motyw. Tak, to bardzo poważny motyw. Nie, no chwileczkę, sugerujecie państwo, że coś wspólnego ma mój brat z tym? Ale nie, no to jest nasza rodzina, to jest niemożliwe, żeby on nam wykręcił taki numer.
Najważniejsze z tych wszystkich było chyba zaginięcie tej broszki. No może nie miała jakiejś wielkiej wartości, ale po prostu mamy do niej słabość sentymentalną. No, ale bardzo to była nam przypominał babci. Pamiątka rodzinna. No ja wiem, ja znam wartość pamiątek rodzinnych. To naprawdę wielka taka sentymentalna wartość. U mnie na przykład pamiątką rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, jest płaskostopie, które mam oczywiście. Dzięki panie tato! Detektywi obserwują szwagierkę Bożeny i dostrzegają coś szczególnego. Zobacz, co ona tu robi. Jeszcze jej tutaj nie było. Zobacz, no wyjeżdża pięknym, nowym samochodem. Lakier aż lśni. Pani Kaczmarek ukrywa swoje nowe auto. Panie Jacku, ale dlaczego pan gada do kamery? Proszę śledzić tą panią natychmiast, bo wam ucieknie! I tak, trzeba powiedzieć, że pan Jacek i ta druga pani to nie są prawdziwi detektywi. Jak to byliby prawdziwi detektywi, to by jeździli ogromnym, jebitnym Hammerem. Stop! Have time! Mój brat ma dwa samochody? Nie wierzę. Przecież jego firma jest na skraju bankructwa. No i to by wyjaśniało, co się stało z zaginionym majątkiem babci. Kasiu, a powiedz mi, co się stało z tym grabarzem? Bo okazało się, że grabarz wcale nie handlował tymi rzeczami, nie kradł rzeczy twojej babci ani innych osób, a zrujnowałaś mu życie, bo on teraz w więzieniu siedzi, ten grabarz. Jak się do tego odniesiesz, Kasiu? Ja tego tak nie zostawię! Ja mu zaraz to wszystko pokażę! Ja zaraz to wszystko wyjaśnię! Pani Kaczmarek, ale mamo, co ty robisz? Jestem smutny, szczerze. Napisaliście mi na Instagramie, kochani, że to jest odcinek o duchach, ale to nie jest odcinek o duchach. To jest jakiś tam odcinek o rodzinie, która z sobą walczy o hajs. Równie dobrze to mógłby być odcinek Sekrety Rodziny, a nie Dlaczego Ja. Chciałem duchy! Martwą babcię chciałem, która straszy tych ludzi. I mamy jeszcze pani wiele spraw do powiedzenia. Mianowicie, o co chodzi? Dziwnym sposobem firma pani brata została odbudowana, a upadłość wycofana. Ale może po prostu wzięli kredyt, albo no nie wiem, skądś pobrali te pieniądze. W jakiej rzeczywistości oni żyją? Chcecie mi wmówić, że oni za te 12 tysięcy, bo tutaj była mowa cały czas o kwocie 12 tysięcy złotych, za 12 tysięcy złotych kupili sobie nowe auto i odbudowali firmę brata tej pani, która upadała. Raczej nie, za 12 tysięcy? Nie! Trochę mało chyba, no nie? Żeby auto kupić nowe i odbudować firmę. Coś mi tu nie trybi cały czas. A, bo to jest stary odcinek Dlaczego Ja. To może to były jeszcze czasy, gdy złotówka miała jakiekolwiek znaczenie. Chcemy poruszyć jeszcze sprawę tej broszki. Za tą broszką stoi Bartłomiej. Udaliśmy się do antykwariusza i wycenił ją na około 80 tysięcy złotych. Słucham, ile? A, dobra, to ta broszka, to o tą broszkę chodziło. Przepraszam, proszę pani, mam tutaj zdjęcie. Czy to jest ta pani broszka? To nie moja broszka. Czajcie żarcik, bo to nie moja broszka, nie moja sprawa. Broszka pochodzi z XIX wieku i wysadzana jest drogocennymi szmaragdami. Jezus, bylibyśmy bogaci. No tak, nie jeździlibyśmy teraz starym samochodem, który się rozpada. Ja nie wiem, ja może głupek jestem, biedak ze wsi w ogóle, ale to chyba nie tak działa, prawda? Że jak dostajecie 80 tysięcy złotych, to chyba to nie działa tak, że wy od razu wydajecie to na jakieś nowe auto, tak dalej, tak dalej. Najlepiej jeszcze w ogóle takie odblaskowo żółte auto, żółtego koloru, które jak się otwiera drzwi, to nie otwierają się, wiecie, normalnie, tylko tak do góry się otwierają. To jest oznaka bogactwa. Ja pamiętam, jak studiowałem zarządzanie licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim, to wiecie, no wszyscy profesorowie mieli jakieś takie ładne auta, takie spoko, fajne, no okej. Ale był taki jeden profesor, taki dziadzio kompletny, który miał może 80 ileś lat, prawie 90, tak po prostu rozpadał się człowiek. I on za każdym razem codziennie podjeżdżał na uczelnię nowym jakimś Lamborghini. Po prostu takim chamsko odblaskowo żółtym, że po prostu wszyscy odwracali głowę, jak on przejeżdżał obok. Wychodził z tego auta, oczywiście drzwi do góry, zamykał je. Troszkę tyci burackie, nie podoba mi się, ale gusta i guściki. Powiem wam szczerze, że to był jedyny profesor, którego naprawdę słuchałem. Jak koleś ma takie auto, to znaczy, że on zna się trochę na tym biznesie, on wie jak zarobić. To był jedyny, którego słuchałem na tych studiach. Oszukałeś mnie. My nie mamy pieniędzy, majątek z mamy konta zniknął, a ty nagle sobie kupujesz samochód i robisz remonty rzekomo swojej podupadłej firmy? Bożenko, posłuchaj ty mnie. Firma się rozwija, bo praktycznie zaczęła lepiej prosperować. Mam firmę ładnie rosnącą, dobrze prosperującą. I wiesz co? Ja się dowiem prawdy, policja to odkryje. Następnego dnia. Przecież wiesz, że musimy się trzymać razem, no. Wiem, ale wiesz co, Julia, ja to muszę wszystko przetrawić. Nie wiem, ja muszę iść do pracy, słuchajcie, nie gniewajcie się, ale ja wracam do pracy. Ja się teraz tak zastanowiłem w sumie. Lampeczka mi się w głowie zapaliła. Przecież
w ogóle żadnej sprawy by nie było, by nie było żadnego absolutnie dochodzenia, nic, gdyby ktoś, kto właśnie nie udaje tej babci, nie napisał tego debilnego SMS-a na początku serialu pod tytułem ja też was kocham i tęsknię za wami, Kasiu i jak to się ten brat nazywa. Gdyby nie wysłał tego debilnego SMS-a, całego odcinka by nie było i całej sprawy by nie było. Ta osoba, która udawała babcia, by zgarnęła hajs i by uciekła i koniec imprezy. A teraz przez tego głupiego SMS-a go pewnie złapią na koniec. Jezu, jaka głupota! Not very, very smart, not very smart. Zgoda? No zgoda. No ta akcja mojej mamy była jakaś chora. No niby na początku trochę jej wierzyłam, ale jak Monika razem z ciocią przyszły do nas do piekarni, to od razu wiedziałam, że nie są niczemu winne. No przecież one tak samo jak my kochały babcie. A ja też bym chciała zauważyć, że ci detektywi, których wynajęli, za których zapłacili, nic w zasadzie nie osiągnęli, nie pomogli rozwiązać tej zagadki. Powiedzieli tylko, że ta rodzina, ten brat i ta bratowa kupili sobie tylko auto, no nie? Ale przecież to nie pomogło w żaden sposób rozwiązać zagadkę i po prostu wzięli hajs i zniknęli. Zawód detektywa jest dobry. Dużo się jąkam dzisiaj, przepraszam. Ja muszę iść do jakiegoś lekarza, na jakieś zajęcia, ćwiczenia. Podobno są ćwiczenia, gdzie można wypracować sobie, żeby się nie jąkać, więc muszę koniecznie iść, muszę. Chciałam was przeprosić za to wszystko. Wyciągnęłam pochopne wnioski i jeszcze raz was przepraszam. Wiadomo coś na temat tego prowadzonego dochodzenia? Nie, no raczej nie ma żadnych nowych informacji. Dzwoniłam wczoraj na policję, ale nic nie mogą nowego powiedzieć, także pewnie nic z tego już nie wyjdzie. Tymczasem, no ta broszka jest warta 80 tysięcy złotych. No słuchajcie, to były prawdziwe szmaragdy. I ten brat teraz tak 80 tysięcy? My za 20 usprzedaliśmy. Siostra, wiesz co, przepraszamy cię, naprawdę, ale my będziemy musieli się dziewczyny zbierać. Jak już? Dostałem pilnego Dobra, jak SMS-a nic, ta rodzina ukradła tą broszkę, jak nic. I sprzedali pewnie za mniej niż połowę wartości tej broszki, na 100%. Słuchajcie dzieci, jedziemy za wujkiem, będziemy go śledzić. Doceniam tą panią, doceniam tą decyzję tej pani, że ona też zauważyła, że coś tu jest nie tak. No, szanuję. Ubierajcie kurtki, wychodzimy. Ale po co zwariowałeś? Przecież wujek powiedział, że jedzie do firmy. Tak, wujek do firmy jedzie. Wujek szybko do lombardu, żeby mu zwrócili tą broszkę. Szybko. Nie, właśnie chcę go śledzić. Czego on tu chce? Kto to jest? No nie mam pojęcia. Ale mamo, zobacz, jaka ta kobieta jest podobna do babci. Dokładnie. O, to mój braciszek, kochany. Myśli, że mnie przechytrzy. O, chyba mu się nie uda. Słuchajcie, wysiadamy. Słuchajcie, wielka akcja, dzieje się, spiski, nie wiadomo kto to ukradł te pieniądze. Wo. Na koniec, w ostatniej minucie tego paradokumentu nagle się dowiadujemy, że babcia tak naprawdę żyła. Ekshumują ją, otwierają trumnę, a tam na trumnie są ślady paznokci, że ona próbowała się wydostać. To by mi rozwaliło umysł, rozwaliłoby mi, no. Bożena z dziećmi zakradają się do domu starszej kobiety. Mają szczęście, bo drzwi są otwarte. Ta broszka jest częścią zapłaty dla mnie. Anita, bardzo mi na niej zależy. Zapłacę ci za nią 500 zł. 650. 500 zł to jest stanowczo za mało. Ostatnie moje słowo, daję ci 1000 zł za nią. I nie ma zmiłuj się. Wiesz co, ty już się robisz agresywny, ja się ciebie boję, w związku z tym, no, przystaję na tą zapłatę. Dawaj pieniądze, szybko. No Jezu! O Boże, ta gra aktorska tej pani. Ale słodko, że ona próbuje. Ona próbuje, doceniamy. Anita, masz tutaj kasę i dawaj broszkę. Marek i Kasia wezwali policję. Kiedy starsza pani przekazuje Bartłomiejowi broszkę, Bożena nie wytrzymuje już i wkracza do akcji. Ty dupku jeden! Jak mogłeś? Bożena. Jak mogłeś mi to zrobić? Bożena. Myślałeś, że znowu mnie oszukasz? Ale nie tym razem! Jak mogłeś? Bożena, co ty tutaj robisz? Pytam się... Chwileczkę, co pani robi w moim domu? Proszę natychmiast wyjść, bo jak nie, to ja panią zaskarżę. A ja was wszystkich zaskarżę za marnowanie mojego czasu. To miała być historia o duchach, a nie o przekrętach. Wszystko widać, co pani robiła. Bzdura, nie wierzę. To nie jest żadna bzdura, mam na to dowody. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, oni, niszczyciel dobrej zabawy, ech. Oddaj tą broszkę, on ją ma. Panie policjancie, on ją na pewno ma. Proszę wyjąć, położyć mi na rękę. Ta broszka stanowi moją własność. A pan policjant teraz wyjeżdża z teksem. A nie, ta broszka jest teraz moja, do mnie należy. I kto wam uwierzy? Sąd uwierzy mi, bo ja jestem policjant, a nie wam.
Jakbym został policjantem, to bym dosłownie przy pierwszej lepszej sytuacji tak zrobił. I już bym nie był policjantem. Tak, to ja wszystko wyreżyserowałem. Ja zabrałem wam telefon komórkowy, gdzie miałem zapisane wszystkie numery pinów, kodów. Tak, to ja upozorowałem włamanie. Włamanie do jej mieszkania po to, żeby pozyskać ubranie dla przebrania, po to, żeby się Anita mogła przebrać i zastąpić w banku mamy. I ja też również zabrałem dowód osobisty, żeby mogła dokonać wszystkich tych transakcji. Niestety, do tego życie mnie zmusiło. Doskonale o tym wiesz. Jak w Scooby-Doo, gdy się już odkryje na koniec Scooby-Doo, kto był przestępcą, to on nagle wyjawia cały swój misterny plan. Identyczna sytuacja. Dlaczego ten pan tak gada? Dlaczego on się teraz przyznaje do czegokolwiek? To nie ma zupełnie sensu. On sobie tylko szkodzi. Ale wujku! Wychodzimy. Wujku, dlaczego wysyłałeś mi te SMS-y z telefonu babci? O, to dobre pytanie. Pytaj się Moniki. Czy ty zwariowałaś? Słucham? Czy ty myślisz, że my nic nie wiemy? Wracamy właśnie od tej twojej Anity. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Tej kobiety, którą wynajęliście, żeby udawała babcię. Co, nie jest ci głupio? Oj, przepraszam. A nie no, jak powiedziałaś, że przepraszasz, nie no, to nie ma sprawy, to załatwione, to możemy wrócić do swojego życia, nie ma problemu. Słuchaj, ty ciągle byłaś ulubienicą babci. Kasia to, Kasia tamto, ja miałam tego serdecznie dość. Ale nie ukrywam, że sprawiało mi to frajdę. Tak? Super, nie no, skoro zrobiło ci taką wielką frajdę, to powiedz, czemu w końcu wyłączyłaś telefon babci? Tato się zdenerwował. Wiesz, to jesteś dla mnie po prostu zerem, naprawdę, dziewczyno. Ja naprawdę nie chcę cię już więcej znać. Po prostu zejdź mi z oczu. Kasia! To co, teraz całą rodzinę do więzienia wciskamy, no nie? Ojca, matkę i dziecko. Prawda jest taka, że ja z tą kradzieżą nie miałam nic wspólnego. To zaplanowali rodzice, ale muszę przyznać, że to było bardzo zabawne. Okej. Okay. Tata idzie właśnie do więzienia za kradzież. Mama też, bo mu pomagała. A co Monika na to? No muszę przyznać, że to było bardzo zabawne. 4 miesiące później. A nie no, jak 4 miesiące później, to już babcia, to bez tego tlenu, to już ona się udusiła w tej trumnie, niestety. Bartłomiej Przybylski za przywłaszczenie udziału spadkowego został skazany na 6 miesięcy kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Anita Skrzypczak, kobieta, która podszyła się pod zmarłą Małgorzatę za oszustwo i pomocnictwo w przywłaszczeniu udziału spadkowego, została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Bożena za pieniądze ze spadku kupiła nowy samochód, a Kasia otrzymała wartościową broszkę, zgodnie z wolą zmarłej babci. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Dlaczego Ja, który nie był o duchach, okej? To nie był odcinek o duchach, to był o jakichś przekrętach. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama i mojego Twitcha, która już jest godzina. Jest godzina 12:48, czas iść zjeść śniadanko. Mam dzisiaj mrożoną pizzę Riga z pieczarkami, więc będzie wspaniale. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem. Nie zapominajcie o subskrypcji i łapka w górę. Dajcie suba.